Niedzielny objazd pól gitarą i gitara. Z Kubą. Widać już bardzo duże oznaki suszy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Powypalane. Na horyzoncie nie widać dalej deszczu. No, a tam dalej będzie gorzej. A tak. Jeszcze jakaś... Co tutaj jest? Drzewo. 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 Będzie lipa, Kuba. Nie wiem, czy przejedziemy, czy tam czy by jakiegoś kamienia nie było, nie? Jakbyś wylazł i zobaczył tam nogami, to może byśmy to jakoś minęli, nie? Przejdzie? To dawaj. No, kurde. Pomocy. By było w krzakach. Au. Ula, ula, ula. Poszło! Droga gminna. Nieuczęszczana. Tak, coś tutaj było jechane. O, rzepaki to porażka. Nie wszędzie. Ale wygląda to słabo. Ła, dostałem! Z liścia. Dobra miejscóweczka. Drogi śledzie, maliniak jedzie. Na pewno ten groch jest ładniejszy od zimowego. No ale ten zimowy groch to nie ma porównania, dlatego że na bardzo słabej ziemi jest stanowisko. Też tutaj mamy po burakach, a tam było po zbożu. Z drugiej strony mamy piach i też tutaj wygląda to ładnie. Ładne, równe. No, równiutki. No oprócz tego, co dziki zryły i tego paska, co dosiewałem później po jakubkowym sprawdzaniu. Ładny. Będzie można kosić ze stołem. Jak będzie jeszcze stołem. No. Zieleniło się na dołeczku. Coś tam urośnie zawsze. Ale się skosi. Dwa tygodnie temu przejeżdżałem tutaj, nagrywałem wam filmik, jak jechałem dosiewać to jezioro Łabędzie. To już ten film, jak nagrywałem, to był tydzień po tym, jak zauważyłem, że zaczęło wszystko siadać. No i tak naprawdę mamy od porządnego opadu, od porządnego deszczu, mamy jakieś półtora miesiąca. Te ostatnie opady niestety nas pomijały. To było 4 litry i to było 2 litry w dwutygodniowych odstępach. Niestety tak to wygląda. Tutaj też już mamy place. Widać, że to wszystko siada od dołu. Dość nich ma nie padać. Powiem wam, że tak jak wyglądało to wszystko ładnie, tak w ciągu 3 tygodni, miesiąca zwija się. Zwija się i dość nich ma nie padać.
No niestety mamy takie kawałki. Tutaj wypalone, a niespełna 350 metrów. I mamy to jezioro Łabędzie, gdzie woda w tym roku bardzo długo stała. No jakby ktoś nie wiedział, to jest pszenica. Żyto nam urosło wysokie, chociaż była podwójna regulacja, chociaż one na całym polu nie jest wysokie, tylko tak nam tutaj rośnie po pryzmie, po burakach. W tamtym roku owiec taki wysoki tutaj urósł, pryzma leżała też bardzo długo, zabierane buraki były pod koniec stycznia, 2 lata temu. No i buraczki tutaj soki wycisnęły i no i takie duże tutaj rośnie. No. Tylko co z tego będzie, jak nie pada. Jęczmień ozimy odmiany. Na tym polu akurat Galileo i Dakota. Póki co wygląda w miarę fajnie. No ale jego dni są policzone. Jak nie będzie opadów, to zacznie to wszystko siadać. I później się okaże, że ziarno znowu nie ma gęstości, że jest leciutkie. No ale patrząc na te wszystkie uprawy, to powiem wam, jęczmień wygląda najlepiej. Buraki jeszcze sobie radzą. Rzepak nie wszędzie. Pszenica nie wszędzie. Będą bardzo duże braki w tym roku. A mi rano się śniło, że grzmi. Nawet mi się śniło, że sprawdzałem pogodę i że jakieś komórki burzowe się tworzą. To już chyba coś się dzieje w głowie nie tak, nie? Jak takie rzeczy się śnią, że pada deszcz. Normalny człowiek to tam sobie śni o wymarzonej, pięknej pogodzie, słoneczku, plaży. Nam się kurwa śni deszcz. Łapie, co wy na to? Także troszeczkę narzekania dzisiaj. Niektórym zdaniem narzekania, bo ja uważam, że nie narzekam, tylko mówię jak jest. Nie pada, schniemy, ceny są słabe. No i będzie słabo. Bardzo słabo. Będzie lipa. Jedziemy dalej. Tutaj mamy nasz owiec. Na słynnym jeziorze Łabędzie. Tak nam powychodziło na tym dołku, na tym mokradełku. Coś tu będzie, coś tu urośnie. Coś tu urośnie, na pewno coś. Jakaś wilgoć w burakach jest, no ale one potrzebują wody, bo tymi środkami troszeczkę je męczyliśmy, bez dwóch zdań. I tutaj, gdzie buraki są i żyją, to jest ok, no ale zauważyłem, że robią nam się place na polach. I kurde, nie ma opadów, będę musiał ratować tym środkiem Asashi, nie tylko tamtą góreczkę, którą ratowałem. Zobaczymy z jakim skutkiem, ale no ale tutaj też nie chcę rosnąć. Niestety tutaj podobna sytuacja. Rządki są, powychodziły. Widać jeden w jeden. A to wszystko stoi w miejscu. Chwasty moim zdaniem udało się opanować. Jak coś tam pojedynczego wyskoczy, to już tym się nie będziemy martwić. Tutaj już mamy lepiej.
dobra, trzeba ogarnąć ten traktor i wziąć się za wymianę fotela. Tego udało się zrobić, ale jak widać, no nie jest w idealnym stanie. Może ktoś chce taki fotel na sztukę. Dobra, chyba odkręciliśmy. Na czterech śrubkach się trzymał. No, na czterech. Kabelki sobie tutaj pozarabiamy zaraz. Jak go wyciągnąć? Tyłem. Najlepiej by było odczepić opryskiwacz. Albo przynajmniej te węże, te kable. Tak, przynajmniej te węże, te kable. Chyba po Łukasza zadzwonię, bo mówił, że ma wolne. To mi może pomoże to wydobyć. Miecia dzisiaj nie ma. Dostał poważniejszą fuchę u siebie we wsi. Także Mieciu pracuje. Także odpinamy to wszystko. Kurde, rękawiczki mam? Nie mam. Tra-la. Jak my tutaj zrobimy? Czekaj, tak żeby o szybę nie zahaczyć. Może ja go dołem jakoś będę wyciągał, a górę będę trzymał. Czekaj, mogłem te kurde podokietniki pościągać, ale dobra, jakoś może go tu dygnę. O, skurczybyk, trochę waży. No, waży trochę, dziadek. Czekaj, tylko spokojnie, tylko spokojnie. Kawałek. Tylko spokojnie, zaraz ci go dam, spokojnie, jeszcze nie wyciągaj rąk. O, ty skurczybyku. Czekaj, bo gdzieś przykaczy. No. Dasz radę tam, może drabinkę wziąć albo paletę jakąś położyć. Nie, nie, bo jak wejdziesz, to spadniesz. No nie, tak to będzie ciężko, Łukasz. No dobra, delikatnie, aby go wysunąć i położyć i oprzeć, nie? A później ja pójdę do ciebie. Jeszcze? No, delikatnie go oprzyj teraz, o co się da. No. Schodź na dół. Będziesz go przytrzymywał. Przytrzymaj. Ja go trzymam. Tylko go oprzyj. Już. Też go trzymam na berku? Nie, ja go trzymam cały czas, nie? Dobra. Masz do góry lekko. Mhm. Trzymasz go mocno? Omijaj te węże. Do góry. Do góry jeszcze, Łukasz, do góry, do góry. Co jest, nie dasz rady? Dobra. Oprzemy go tak i teraz ja wyjdę. Jeszcze go niżej trochę. Dobra, trzymaj, niech się tak oprze. Trzymaj go, ja idę do ciebie. Tego mam na klacie. No, no, trzymaj, trzymaj. O, dobra, to w twoją, w twoją, w twoją. W twoją, kładziemy go tam. Delikatnie. No i dobra, czas tego fotela w tym ciągniku się skończył. No nie, Mieciu będzie miał na czym siedzieć. Może i tak, zamiast pufki, nie? No. Dobra, ja sobie zarobię kabelki, tam w środku kostkę podłączę i wrzucimy ten nowy, nie? Okej. Okay. Stary nowy. Stary nowy. Stary nowy nabytek. O, właśnie. Trochę się posprząta od razu. No tu jakieś, o. Bateria od GoPro się znalazła. Tutaj ja sobie podłączałem inaczej, bo w środku mi się taka płytka spaliła. Ja ją regenerowałem. Na chwilę to się udało, ale niestety pompowanie działało, opuszczanie nie. Dlatego sobie podłączyłem to inaczej. Pompowanie na dwóch kabelkach, a puściłem sobie tutaj opuszczanie. Dzień dobry, Łukasz, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich. No witam. Także to nie będzie już nam potrzebne.
podłączymy sobie te kabelki. Pana coś cuduje? Jakoś to będzie. A grypy o tyle wypasie. No, no zawsze coś będzie. Nie w tą, to w tą stronę. Dobra, muszę dojść, o co tu chodzi najpierw. Dzień dobry Państwu, tu Łukasz, dzisiaj reporter. Zobaczymy, co tam Tomek pracuje. Dzisiaj będę reporterem. Zobaczymy, co tam Pan Tomek nam pokaże, co tu można zrobić, co można nie zrobić, co zaoszczędzić. Oj, Łukasz. No dobra, żeby później firmę John Deere nas nie ścigały. Serwisanci. No metodą prób i błędów. Metodą chałupniczą. Tak, można coś odrobić, tak, a nie wydawać na... No dobra, przepraszam bardzo, żeby na serwis je wydał. Bo serwisanci nas... Serwis niestety i tak, jak trzeba wydać, to się wydaje. To pan Tomek powie, jak tam pan... Jak tam pan? Żyje. Łukasz, u mnie to już coś tam widzowie wiedzą, jak to wygląda. Może powiesz coś o sobie. Jak u ciebie? O co u mnie? No, dawno cię nie było na kanale. No właśnie, no tylko trzeba było coś nagrać ciekawego, tylko że pan Tomek tu grzebie w tym ciągniku, ja mu zbytnio nie pomogę, tylko śrubkę podnieść czy coś tam. Podnieść śrubkę? No nie, dobrze, że nie gwinta, bo jakbym gwintę miał podnieść, to bym się trochę zastanawiał. Weź kamerę na siebie i opowiedz, jak wygląda twoja historia. O, tak o. Nie. O, i trzymaj kamerę i nagrywaj. Nie. Jestem Łukasz. Dzień dobry, jestem Łukasz. Byłem w Agrokojocie, byłem. Bo już dawno nie byłem. Dawno nie byłem. No i co mam powiedzieć? Jestem. Przyszedłem do Tomka. Nie wiem, śrubek mu poszukać. No nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Szłem łąką, wiatr wie, jak to było? O, no właśnie, szedłem kurwa. Szłem łąką. Wiater wiał. Ona mnie odepchła. No, ona tak chuj... do domu, pierdłem, żygłem i wyszłem. Chamstwa nie zniesę. Tak, dokładnie, to jest to. Tak to sobie zarobiliśmy w oryginale. Kupiłem te oryginalne wtyki. No i zobaczymy, czy fotel pasuje. No dobra, zobaczymy, czy będzie nam pasować. John Deere. Poduszką. Co? Tylko żebyś pan nie wpierdzielił poduszką. Kurę. A jak będziesz pan frunął, to zabierz mnie pan ze sobą. I can be like a fly, będzie mi śpiewać wtedy. I tam się pali jakaś awaria. To nie awaria. Panie, Hazia chyba, nie? Chyba tak. No to zajebiście. Tylko teraz zobaczymy, czy ogrzewanie jeszcze działa, nie? O Jezus. No to drugie jest do ogrzewania. A. Do podgrzewania fotela. No, ja się spocisz, kurwa, i będziesz ten. A specjalnie obejrzę następny odcinek Krota. Kontrolka chyba powinna się świecić. Chyba, a tu masz jeszcze jakieś coś tam plus minus? A, bo tu jeszcze jest pompowanie tutaj. A. Fajne, nie? To jeszcze możesz pompować, zobacz. Jeszcze tą poduszkę tak, w tą? Tak. Ja pierdolę, czego to już w ogóle sobie wyście kurwa ten... Krawaty, kurwa, koszulki.
tu i coś tam. Podgrzewanie, no kontrolka tam może się nie świecić, ale może podgrzewać. Nie, świeci. Po jakimś czasie by trzeba było. Świeci się. Na nie. Zielono. Gdzie? Tu włącz. No kurwa, włącz na zielono. No teraz powinno się świecić, bo tu jest jedynka, tu jest zero. Co ci się świeci? Teraz się świeci na zielono. O. No zobacz, świeci się na zielono. Przecież nic się nie świeci, Łukasz. Kurwa, zobacz. No nic kurwa. Się nie świeci, chłopie. No, chodź z tej no ciemno zobacz. Jest. No nie świeci się, no kurwa mać. Chłopie, nie świeci się. Pierdolę, zrobię ci zdjęcie, kurwa. No ja pierdolę, przecież ja widzę, że się nie świeci. No słońce się tak odbija, zobacz, ciemno jest, się nic nie świeci, no. No nic się nie świeci, chłopie. No z tej strony to wygląda, jakby się świeciło. Jak tak włączyłeś, to było zero, ale w ogóle normalnie. Panie i panowie, fotel zamontowany. Teraz będzie jak nowy traktor. Ale to nie było powiedziane, kto to kurde montował. Bo prezes poszedł kurde ten, a kto montował? Kto dokręcił fotel, bo ja złapałem na śrubki. Dobra. Ja podłączyłem instalację. Dobra, to kto dokręcił fotel? No to ja. Brawo. To byłem ja. Znowu ktoś dzwoni.